W poprzednim filmiku wyprowadziliśmy równanie kwadratowe na czas trwania ruchu ciała, które z prędkością początkową Vp i przyspieszeniem a pokonało odległość delta d. Można je oczywiście rozwiązać techniką znaną z lekcji matematyki, czyli przez obliczenie wyróżnika równania kwadratowego, czyli tak zwanej delty, i przez zastosowanie standardowych wzorów znanych nam ze szkoły. Natomiast można też wykorzystać inny sposób, który chciałabym pokazać. Sposób ten opiera się na znajomości wzoru skróconego mnożenia. Mianowicie p plus q do kwadratu to jest p do kwadratu plus 2 razy pq plus q kwadrat. Na czym polega wykorzystanie tego wzoru? Przepiszmy jeszcze raz nasze równanie. Troszeczkę w innej kolejności. Tutaj te czynniki w tym iloczynie zaczęłam przepisywać, zaraz dokończę przepisywać, ale zauważmy, że t można potraktować jak p w tym wzorze, natomiast ten czynnik v początkowe przez przyspieszenie można potraktować jak q. Żeby nam ten wzór się odtworzył, to musimy dopisać tutaj q kwadrat, ale ponieważ żaden taki wyraz nie występuje tutaj w oryginalnym równaniu, to musimy, skoro dodaliśmy, to musimy z powrotem to odjąć. No i na końcu dodać jeszcze to, czego nie dopisaliśmy, czyli 2 razy przemieszczenie przez przyspieszenie. To się równa 0. Tak, ale tutaj mamy dokładnie to samo, co we wzorze skróconego mnożenia. Rolę P gra tutaj czas. Rolę Q gra V początkowe przez przyspieszenie. I żeby wzór się odtworzył, to tutaj ten człon Q do kwadratu dodaliśmy, następnie odjęliśmy. I co się teraz dzieje? Teraz to możemy zapisać jako czas dodać prędkość początkowa przez przyspieszenie do kwadratu, a następnie przepisać pozostałe wyrazy, to jest v początkowe przez przyspieszenie do kwadratu z minusem i minus jeszcze 2 razy przemieszczenie przez przyspieszenie. To się równa 0. Przepiszmy to równanie w takiej postaci, żeby wyraz z czasem był po jednej stronie, a pozostałe wyrazy po drugiej. To jest tak. Czas plus prędkość początkowa przez przyspieszenie do kwadratu to się równa 2 razy przemieszczenie przez przyspieszenie. Rozwiążmy to równanie do końca jako równanie matematyczne, a na końcu przedyskutujemy znaczenie otrzymanego wyniku. Dobrze, w związku z tym, że wielkość w nawiasie podniesiona do kwadratu daje to, co po prawej stronie tego równania, to możemy napisać, że to, co jest w nawiasie, to jest plus lub minus pierwiastek z prawej strony równania. Dlaczego plus lub minus? No, ponieważ zarówno pierwiastek z x razy pierwiastek z x, x jest liczbą dodatnią, to się równa x, jak i minus pierwiastek z x
razy minus pierwiastek z x, to się równa, no minus z minusem daje plus, a pierwiastek z x razy pierwiastek z x to też jest x. To tak tylko dla przypomnienia, dlaczego mamy tutaj dwa możliwe wyniki. I ostatecznie t to się równa minus prędkość początkowa przez przyspieszenie, dodać lub odjąć ten oto pierwiastek. Przypiszmy tutaj go jeszcze raz. Czyli rozwiązaliśmy tak naprawdę zadanie z matematyki. Rozwiązaliśmy równanie kwadratowe. Może ono mieć dwa rozwiązania, natomiast tak naprawdę rozwiązywaliśmy zadanie z fizyki. Szukaliśmy czasu spadania, czasu ruchu jednostajnie przyspieszonego ciała, które przemieściło się o delta d, poruszając się z przyspieszeniem a i startując z prędkością początkową vp. Więc po pierwsze jest jasne, że tylko jedno z tych dwóch rozwiązań z plusem lub z minusem jest poprawne, bo jeśli powiedzmy zrzucimy z urwiska piłkę z jakąś określoną prędkością początkową i wiemy, że urwisko miało jakąś określoną wysokość i piłka spadła za danym przyspieszeniem a, powiedzmy, że było to przyspieszenie ziemskie, 10 metrów na sekundę kwadrat, to jest dokładnie jeden czas, po którym ta piłka mogła spaść, prawda? No nie ma dowolności, że mogła spaść albo po 10 sekundach, albo po 12 sekundach. W związku z tym, mając konkretne dane za daną prędkość początkową, przyspieszenie i przemieszczenie, rozstrzygamy, które z dwóch rozwiązań jest dobre. Ponadto zauważmy, że tak jak pamiętamy z lekcji matematyki, równanie kwadratowe może mieć albo dwa, albo jedno, albo nie mieć żadnego rozwiązania. I zależy to od znaku wyróżnika, od znaku delty. W wypadku tej techniki rozwiązywania równania, tak jakby rolę delty gra to wyrażenie, które stoi tutaj po prawej stronie równania. Jeśli jest ono dodatnie lub równe 0, to możemy wyciągnąć pierwiastek i obliczyć szukany czas. Natomiast jeśli jest ujemne, to rozwiązanie tego równania nie istnieje. I co to znaczy? To znaczy, że po prostu te dane, które nam ktoś podał w zadaniu, są sprzeczne z rzeczywistością, czyli na przykład piłka zrzucona z prędkością początkową VP, lecąca z przyspieszeniem równym A, nie mogła, po prostu fizycznie nie miała prawa przemieścić się o delta D. Jaka to może być sytuacja? Na przykład jeśli ktoś nam powiedział, że zrzuciliśmy piłkę do dołu z prędkością początkową skierowaną do dołu, zepchnęliśmy ją w dół, przyspieszenie a równe przyspieszeniu ziemskiemu również było skierowane do dołu, natomiast ktoś nam podał taką daną, że przemieszczenie było dodatnie. Czyli tak jakby ktoś nam próbował powiedzieć, że po zrzuceniu piłki w ten sposób piłka znalazła się gdzieś wyżej. No takie rzeczy się nie dzieją. W związku z tym dane tego rodzaju są bez sensu z punktu widzenia fizyki i mogą prowadzić do sytuacji, że czasu spadania takiej piłki no nie można znaleźć. I tak należy rozumieć nieistnienie rozwiązania w przypadku niektórych danych. Podobnie w przypadku, gdy to wyrażenie jest dodatnie i mamy dwa różne wyniki, to z punktu widzenia fizyki tylko jeden z nich będzie miał sens. Ale tego myślę, że nie warto już dyskutować na ogólnych liczbach, na symbolach, tylko warto zobaczyć to na konkretnych przykładach. Tym się zajmiemy w kolejnym filmiku.